Sasi. No to dobrze. Daj mi pokaz. Powiązania księdza kardynała prymasa tysiąclecia z Bachledówką są ogromne. Trzeba by powiedzieć, że w roku milenijnym chrztu Polski, na tysiąclecie chrztu Polski, ksiądz prymas był na Jasnej Górze i dowiedział się tam od Paulinów, że tu my mamy na Bachledówce taką pustelnię. Rzeczywiście tu była pustelnia, bo i prądu nie było, i wody nie było, i drogi nie było, i domostw nie było, i kościoła nie było. I ksiądz prymas zapragnął tutaj przyjechać sobie trochę na wypoczynek i tak ustalił z ówczesnym generałem zakonu, ojcem Jerzym Tomzińskim, że w przyszłym roku, to jest 1967, w lipcu przyjedzie sobie tutaj trochę wypocząć i trochę przeżyć takie solus cum solo, sam na sam z Bogiem na Bachledówce. Jak powiedział, tak zrobił. Rzeczywiście w 1967 roku ksiądz prymas przyjechał tutaj w lipcu. Miał przyjechać na krótko, został cały lipiec. Miał przyjechać w 1967 roku. Przyjeżdżał przez 7 kolejnych lat. Tutaj każdego dnia taką klamrą spinającą dzień z góralami była zawsze Eucharystia na początku dnia, a wieczorem apel jasnogórski. Mówimy o tym dziś, kiedy przeżywamy 70-lecie apelu jasnogórskiego, tej modlitwy narodu polskiego, wieczornej modlitwy narodu polskiego. I rzeczywiście ksiądz prymas przyjeżdżał tu przez 7 kolejnych lat, poczynając od 67 roku. I tutaj górale zaczęli mówić o księdzu prymasie, jeżeli jest mężem stanu, jeżeli jest ojcem narodu, to przede wszystkim jest naszym ojcem, to nas ojciec prymas. I tak ich pokochał ksiądz prymas, że wtedy, kiedy nie mógł już sam przyjechać, to z rewizytą zaprosił ich do Warszawy na ulicę Miodową, a górale, jak się im powie, to nie zawiodą. I pojechali. I rzeczywiście ten pobyt księdza prymasa tu na Bachledówce jest bardzo żywy do dziś. I kiedy była beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mimo że był czas pandemii, pewne obostrzenia, trudności, to jednak górale spontanicznie ubrani w stroje góralskie, z kapelą, z orkiestrą, ze śpiewakami pojechali do Warszawy, bo to ich ojciec będzie wyniesiony do chwały ołtarzy. Zrodziła się w ludzie tym prostym. Potrzeba sanktuarium, miejsca szczególnego, w którym nie tylko mówią o wydarzeniu, o pobycie księdza prymasa, ale o tym, że chcą żyć myślą i świętością błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. I ten głos oddolny został usłyszany przez Kościół. My, którzy jesteśmy mnisi w białych habitach na co dzień z ludem Podhala, oni nam o tym powiedzieli. Myśmy jak najbardziej podziękowali im, że to wyszło od nich. I Kościół hierarchiczny przyjął tę myśl i dziś, wiemy, ustanowił sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, sanktuarium dla dobra duchowego wiernych i ku większej chwale Boga.
uroczystość zesłania Ducha Świętego stała się pięćdziesiątnica, bo 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa sprawujemy liturgicznie to wydarzenie, ale również w to wydarzenie wpisuje się to, że ten nasz Kościół ku czci Matki Bożej Częstochowskiej został dziś ogłoszony sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, czciciela Jasnogórskiej Matki, dosłownie czciciela Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej. Zgodnie z kanonem 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanawiam sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, czciciela Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele parafialnym w Czerwiennym Bachledówce. Sanktuarium to ustanowione przez władzę kościelną jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając je, odmówią pobożnie modlitwę Ojcze Nasz i wyznanie wierze w następujących dniach. W uroczystość tytularną sanktuarium każdego roku dnia 28 maja lub w niedzielę poprzedzającą lub następującą po tej dacie według roztropnego wyboru rektora, a także raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego przybywającego do sanktuarium oraz ilekroć bierze on udział w pielgrzymce do tego miejsca, która odbywa się przy licznym udziale wiernych. Aby uzyskać odpust zupełny, należy prócz nawiedzenia sanktuarium spełnić warunki zawsze do tego wymagane, to znaczy sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Mogą one być wypełnione także w dniach bliskich nawiedzenia sanktuarium. Wszystkim parafianom i pielgrzymom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa. Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Wchodząc tutaj do sanktuarium na Bachledówce błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak naprawdę ksiądz kardynał wprowadza nas do Szkoły Maryi. A w Szkole Maryi to jest to, co odczytujemy z jasnogórskiego wizerunku. Uczyńcie wszystko, co mówi wam mój syn. I tu mamy takie pomoce na podchalu, które muszą być odczytywane przez nas, bo z Bachledówki, z tego wzgórza, prawie 1000 metrów nad poziom morza, rozciąga się całe pasmo Tatr, od Chawrania aż po Babią Górę, a w środku jest Giewont, a na Giewoncie jest krzyż. I znowuż tajemnica Jezusa Chrystusa obecnego na Bachledówce, na którą wskazuje nam Matka Najświętsza i również błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, ten, który nieustannie powtarzał Soli Deo per Mariam. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Tyś jest chlebem cielcioną, Panie nas poselą. Będziemy Cię wielbić, będziemy Cię kochać, posycać. Będziemy Cię wielbić, będziemy Cię
to wydarzenie jest wielkim na tu i teraz, na dzisiejszą uroczystość, ale to wydarzenie jest takim naszym zadaniem ku przyszłości, jest naszą misją, jakkolwiek przeżywamy pamięć o kardynale Stefanie Wyszyńskim, jakkolwiek uroczystość przeżywamy obecnie, to jednak ona wybiega ku przyszłości i to wydarzenie nadaje kierunek naszego posługiwania tutaj na Bachledówce w Czerwiennem.